teraz jesteśmy w prochowni naszej Teres Polskiej. Ta prochownia jest właściwie muzeum, aczkolwiek to muzeum nie jest oficjalnie wprowadzone w rejestry. Ale to muzeum powstało dzięki, i to warto wspomnieć, wspaniałym społecznikom. Mamy dwie makiety historyczne. Prace nad nimi trwały naprawdę wiele długich miesięcy. One uświetniają, wspominają ten Terespol z lat świetności, z czasów Fleminga, Słuszki między innymi. Ale ja wiem, że Terespol obecnie się dynamicznie rozwija i myślę, że jeszcze te kolejne czasy świetności są tuż przed nami w Terespolu. Osiem komnat w prochowni, każda komnata to jakby oddzielna historia Terespola, oddzielna historia narodu polskiego. Ja wyrażam słowa wdzięczności i wielkie podziękowania dla mieszkańców i przybyłych gości za to, że jesteśmy tak licznie w tym dniu nie tylko upamiętniającym uchwalenie ustawy zasadniczej zwanej Konstytucją 3 maja, ale również w tym dniu, kiedy Ukraina broni swego terytorium, a tym samym broni Polski, Europy, a może i całego świata.